Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play, ale w wersji jednoodcinkowej. Otóż, jako że mamy nowy miesiąc, wiecie, nowy miesiąc, nowy ja, tak jak to na wczorajszym streamie, ponieważ wczoraj był premierowy stream, jeżeli chodzi o październik tegoroczny, czyli 2021, postanowiłem, że zagramy sobie dzisiaj w grę. A tą grą będzie dokładnie tak. Tak więc, jak widzicie na załączonym obrazku, jest to Tomb Raider. Ale jest to wersja prototypowa Tomb Raidera, dlatego że stwierdziłem, że sobie coś poszukam, bo chciałem coś koniecznie na poniedziałek dla was nagrać. Chyba że to wleci oczywiście jutro w niedzielę, ale prędzej to wleci w poniedziałek. W każdym razie chciałem coś dla was nagrać i stwierdziłem, kurczę, no nagrałbym sobie coś, ale nie mam za bardzo pomysłu, co bym mógł dokładnie nagrać. No i przypadło mi akurat ta gra, więc no udało się jakby to nagrać w wersji jednoodcinkowej. No i sobie troszeczkę porozmawiamy na temat Tomb Raidera. No dobra, tak więc press start button. Jak słyszycie, w ogóle w tle jakby leci muzyka z Tomb Raidera. Dlatego, że jakby to można powiedzieć, PSX w momencie odpalania tej gry na DuckStation po prostu, że tak powiem, troszeczkę psuje grę, ponieważ cały czas słyszymy w tle dźwięki z PlayStation, a ja jednak stwierdziłem, że i tak ta gra nie ma żadnych dźwięków, więc damy sobie muzyczkę z Tomb Raidera 1. Jakieś tam nutki w tle będą leciały, my sobie będziemy po prostu grali. Dobra. Tak więc mamy do wyboru... Wow, mamy do wyboru usunięte cutscenki, a nie, to są tylko cutscenki. I mamy tak. Gym, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 7a i tutaj cutscenki. Więc myślę, że sobie polecimy chronologicznie od levela pierwszego. Czyli od levela standardowego, jeżeli chodzi o Tomb Raidera i jakby większość gierek, no bo każda gra się zaczyna od pierwszego poziomu, co nie? Pamiętamy wszyscy ten oto poziomik. No i co, stwierdziłem, że sobie nagram tego prototypa, bo po prostu jestem ciekaw jakby tego prototypa. Jakby to można powiedzieć, nigdy nie grałem w prototyp Tomb Raidera, więc nie wiem, czy oni tutaj coś dodali, co można później porównać sobie oczywiście z oryginałem. Pamiętam tylko, że... Aha, tutaj nie ma secreta. Tu już widzimy pierwszą różnicę, że tutaj secreta nie ma. Natomiast coś tutaj mamy... coś tutaj leży. I co to dokładnie jest? To jest chyba amunicja do Uzi. A nie, to są chyba pistole, ale pistole już mamy, więc... Aha, i tutaj mamy ograniczoną amunicję, a w wersji finalnej mieliśmy nieskończoną amunicję, okej. Okay. W sensie nieskończoność amunicji, Jezus Maria, naucz się kurde gadać, widzicie? Nie nagrywałem jakiś czas let's play i już przestałem umieć gadać, no po prostu kurde, no patologia w ciul, nie? No ale no co, stwierdziłem, że sobie nagramy tego Tomb Raidera w wersji prototypowej jako taki jednoodcinkowy, więc bo czemu by nie? I... Być może w tym roku, chociaż to jest bardzo mało prawdopodobne, ogarniemy sobie maratonik Tomb Raidera, ale już nie w, na livestreamach, tylko podejrzewam, że zrobimy to w wersji odcinkowej. Ponieważ za dużo razy robiłem live'y z Tomb Raidera, a myślę, że wersja odcinkowa byłaby dosyć ciekawa w moim wykonaniu. I chciałbym ją przejść od początku do końca, oczywiście wyśrubując gierkę na 100%. Rozdobywając wszystkie sekrety, mimo że te sekrety są tak naprawdę guzik warte, no bo z tego co wiem, poza tym, że zdobędziemy apteczkę, no i tam parę innych ciekawych fantów, no to nie wpływa to jakby na zakończenie gry. Tak więc, czy będziesz zbierał sekrety, czy nie, to w zasadzie zakończenie masz jedno i to samo. I kurczę, czemu ja nie mogę się tam do góry dostać? Zawsze mi się tutaj... Przez większość czasu mi się udawało tutaj dostać, a teraz coś nie mogę, kurde, się złapać. Kurde, Lara, no ogarnij się, kurde, Kobito. Co jest grane? Chyba, że muszę tutaj podejść, ale no zawsze, kurde, się udawało, a tutaj teraz się nie chce udać z jakiegoś powodu. No, ale kontrolki są takie same jak w wersji oryginalnej, tak więc myślę, że nie powinno tutaj to nikogo dziwić. W każdym razie na pewno będziemy sobie robili... Może w tym roku, może w przyszłym roku właśnie maraton Tomb Raidera i zaczniemy sobie już odcinkowo jedyneczkę, dwójeczkę, trójeczkę, czwóreczkę i piąteczkę. Kiedy? Tego nie chcę wam jeszcze na razie obiecywać, bo najpierw będzie, że będę, wiecie, taki trochę
tajemniczy, Boże. Najpierw powiem, że zrobię, a potem będą ludzie mi przypominać, ale hej, obiecałeś się maraton Tomb Raidera. Będzie, kiedy będzie, okej? Okay? Myślę, że to jest wystarczająca odpowiedź, która powinna zadowolić wszystkich. Postaram się, żeby odcinek wleciał w najpóźniej w niedzielę, ale pewnie tak jak będzie, tak jak już powiedziałem na samym początku, że poleci on sobie w poniedziałek, żeby zacząć nowy tydzień, czyli dokładnie to będzie 4 października. I sobie już wystartujemy z jednoodcinkowcem. I jest to trochę taki let's play jednoodcinkowy, ale jednak jest. Tak więc nie ma tutaj, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A co tutaj mamy? Kurde, patrzcie ty, jakaś skała tutaj jest. Tego nie było w finalnej wersji. A widzicie? Patrzcie, co żeśmy tutaj dostrzegli. Oczywiście brama, przez którą można się zbagować. Ale ja tego nie wiem, czy ja chcę robić, bo wiem, że jest to możliwe. Niektórzy speedrunnerzy oczywiście tak robią. Ja nie wiem, czy ja chcę za bardzo kombinować z tym. No bo wiadomo, jak to jest. No, będę kombinował i potem, kurde, zbaguję grę i tyle będzie, że tak powiem, zgrania. Tak więc myślę, że sobie to darujemy. Ogólnie powiem wam, że już trochę lepiej się czuję. Trochę zaczynam powoli wracać do zdrowia w pełni. Tak więc już przeziębienie niedługo minie, tak przynajmniej mi się wydaje, bo z dnia na dzień coraz lepiej się czuję. Wiadomo, przez nos jeszcze mówię, ale to jest tylko kwestia, myślę, że paru dni i wszystko wróci do normy, tak jak było to zanim mi się zachorowało. O, co tutaj mamy? Kurde, czyżby niedźwiadki na dole tutaj buszowały? Oj, 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 zaraz sobie inaczej porozmawiamy z tymi niedźwiadkami. I co tutaj jeszcze takiego ciekawego mogę powiedzieć? Na razie, jak widzicie, sobie streamuję na YouTubie, bo też chcę troszeczkę ze streamami ruszyć, bo na początku tego roku do, ja wiem, sierpnia, to z tymi streamami to była po prostu porażka. Niby coś planowałem, dużo serii na streamach, a koniec końców zrobiłem GTA Vice City tak w pełni i na tym się skończyło. To czy oczywiście tam nie liczę streamów z Minecrafta, bo to tam wiadomo, co jakiś czas się pojawiało, ale tak to wiele gier planowałem, a zrealizowałem, no sami możecie sobie policzyć, ile tych gierek zrealizowałem. Myślę, że sobie tak przejdziemy tylko ten poziom, bo nie ma co tutaj za bardzo kombinować z przechodzeniem wszystkiego, bo podejrzewam, że no tam niewiele się jakby wszystko różni, też pewnie do wszystkich poziomów dostępu nie będziemy mieć od razu, no bo wiadomo, to jest prototyp, więc może i są one napisane, są w sensie wpisane w... No sami wiecie, no kurde, kurcze pieczone, to jest, wiecie, takie trochę tłumaczenie na zasadzie sami wiecie jakiej, kurde. O, i tutaj na przykład nie ma secreta, w finalnej wersji był tutaj secret. A tutaj nie mamy secreta, jest bida w ciul. Może i jest zakładka z tymi levelami, ale no pewnie nie są one w 100% skończone, więc ja myślę, że sobie przejdziemy jeszcze trening, ewentualnie może drugi poziom. I na tym sobie skończymy. Ewentualnie dzisiaj na luźnym streamie pokażę resztę, bo czemu by nie? Najwyżej to będzie taki teaser. Chociaż na live to będziecie bardziej zaskoczeni, że coś takiego zrobię, no ale wiadomo, odcinkowo pojawi się to 2 dni później, więc będzie to taki swoisty teaser do tego, co będzie za 2 dni. Mimo, że za 2 dni zobaczycie tylko pierwsze 2 poziomy, albo poziom 1 i treningowy poziom. A na streamie zobaczycie jakby resztę poziomów, a przynajmniej tak postaram się, bo mówię, ja w to gram na ślepo, nie mam pojęcia, jak to później będzie wyglądać. Ja tylko strzelam, bo wiadomo, że wersje prototypowe gierek nie są w 100% skończone i są to, jak sama nazwa wskazuje, prototypy, więc nie oczekujmy od prototypów tego, że będą to gry w pełni skończone, no nie? I dałem dupy, i dałem kuźwa mać dupy. No oczywiście, że tak, jak żeby inaczej. Zobaczmy w ogóle tutaj. O, widzicie? Apteczka tam jest. Patrzcie na to, kurde. I to mamy ten. Large pack. O, proszę. A, i tutaj jak widać w tym prototypie nie ma jeszcze tych małych, jak to się mówi, tych takich ikonek z zebranego przedmiotu. Tak więc, no tutaj jest troszeczkę inaczej niż w finalnej wersji Tomb Raidera. Ale napiszcie, czy będzie wam się podobał pomysł z odcinkowo, żebym robił Tomb Raidery. Bo mówię, wydaje mi się, że to będzie lepsze wyjście, no bo tak
Na live'ach ja cały czas próbuję się zabrać za tę gierkę, a sami widzicie, jaki jest efekt, że ja się zabieram i później nie kończę, a wydaje mi się, że odcinkowo prędzej to skończę niż na live'ach, bo na live'ach sobie odpalę gierkę i później mogę zapomnieć o tej gierce równie dobrze, no nie? A odcinkowo to jakby, no seria może poczekać trochę, ale koniec końców tak czy siakiem skończę, no okej, okay, może mi teraz ktoś powiedzieć, że haha, Crash 4 na przykład nie został skończony, ale Crash 4 to jest inna para kaloszy. Szybko. Patrzcie, kurde, zdążyłem. Haha, dobrze. Oh yeah. Teraz uwaga, bo tu strzały będą. A nie, tu nie ma strzał. To w finalnej wersji będą dopiero strzały. Ale tu na razie jest spokój. Więc elegancko. O, piesek przy okazji tam, a raczej wilk trochę oberwał. Tak więc możemy zejść dalej. Kurczę, powiem wam szczerze, że w Tomb Raiderze bardzo mi się podoba grafika. To jest element chyba każdego mojego let's playa, gdzie za każdym razem muszę w pewnym momencie poruszyć te kwestie, ale no po prostu nie byłbym sobą, gdybym tego nie powiedział. No grafika w tej gierce jest po prostu cudna, jak na 1996 rok. I wiadomo, nie jest to kurde jakieś super realistyczne, no ale kurczę pieczone, no patrząc na te niektóre obiekty, no to po prostu aż łezka wokół się kręci i nostalgia dosłownie, no uderza w pysk, za przeproszeniem. Aczkolwiek z tego co pamiętam, z tego co słyszałem, to Tomb Raider 4 i 5 już troszeczkę inaczej wyglądają, już są bardziej zupgrade'owane. Nie wiem ile w tym prawdy, ja tylko słyszałem, a co ma być to będzie, oczywiście, że tak, no nie? Tak więc, no zobaczymy, na pewno sobie to dzisiaj na streamie ogram, tak później na luźnym live'iku, a tutaj sobie zobaczycie wersję skróconą, odcinkową i co ma być to będzie. Mam nadzieję, że pomysł z serią odcinkową wam się spodoba, jeżeli chodzi o Tomb Raidera. I to teraz trzeba uważać, bo tu są akurat strzały. Akurat na sam koniec dali, kurde, scumbagi jedne strzały, które będą nas atakować. Okej. Okay. I co nam się udało zrobić? 87 off rooms visit. Nie rozumiem, o co z tym chodzi. Nie kumam za bardzo. I teraz ciekawe, aha, teraz nam się od razu wczytał drugi poziom, ale drugiego poziomu sobie na razie nie chcę robić. Myślę, że póki co sobie wyjdziemy. Exit, dokładnie, i odpalimy sobie poziom treningowy. A co, czemu by nie? Pewnie sobie jeszcze na live to odpalę, ale wypadałoby to oczywiście zrobić. Tak więc zaczynamy od gym. Nie gym, tylko gym. I to jest właśnie poziom treningowy, czyli innymi słowy, poziom w domu Lary. Ja na to lubię oczywiście mówić poziom treningowy, ale fani Tomb Raidera mówią na to po prostu dom Lary i tyle. Dla mnie to jest po prostu poziom treningowy, bo tutaj między innymi można się nauczyć kontrolek i tak dalej. Dlatego nie bez powodu, jak będę robił serię odcinkową, to na pewno tutaj zajrzymy sobie w wolnej chwili. Tak przynajmniej mi się wydaje, że będzie oczywiście fajnie zajrzeć tutaj, aczkolwiek możecie się tutaj ze mną zgodzić lub nie. I kurczę, dom Lary naprawdę bardzo ładnie wygląda. Kurde, Lara to jest naprawdę dziada kobieta. No zobaczcie, kurde, w takich bogatych warunkach ona sobie żyje. Normalnie masakra, no kurde, każdy by chyba jej zazdrościł takiej rezydencji. Ja bym na przykład bardzo chciał mieć taką rezydencję, bo jest to na pewno sporo miejsca jest tutaj na różne rzeczy. To jest raz. A dwa, że no kurczę pieczone, no kto by nie chciał w takiej rezydencji mieszkać, no do ciula Wacława, no. I widzę, że tutaj gierka ma bardzo mocne spadki FPS-ów. Widzę to chociażby na emulatorze DuckStation, gdzie w FPS-ach mi bardzo często FPS-y spadają w dół. Tak więc... No jest to dosyć interesujące, co tutaj się dzieje. I oczywiście jest to zbroja, w ogóle Lara biega na bosaka. Okej, okay, spoko. Znaczy jakby ja jej nie każę w butach biegać, ale... Taki trochę ciekawy strój ona ma, nie powiem, że nie. Taki treningowy bym powiedział. Takie żarty, żarciki oczywiście. Tam nie bierzcie tego za bardzo do siebie, to jest tylko takie głupie gadanie. Czy da się stąd wyjść? Nie, stąd wyjść się nie da. Drzwi jakby mają nas w dupie. Szkoda. Tam jest jakieś przejście, widzicie? Okej, możemy sobie tutaj iść, elegancko, i mamy tutaj jedynkę, nie wiem co w ogóle jedynka oznacza, chyba to, że musimy iść po tych oto takich rampach po kolei, żeby coś się nam otworzyło, tak?
Dobra, wywalone w to. Ja idę na czwórkę od razu. Nie muszę chodzić, kurde, po tych rampach. Rampam-pam. Tam widzę, że grafika zanikała trochę. A, i tylko możemy się tak wspinać po krawędziach. Czyli jest tutaj po prostu nam pokazanie tego, co będziemy mogli w finalnej wersji potem robić. O Jezu, ale wywalony basen w kosmos. Oh my god. Patrzcie, w ogóle, kurde. Lara, to ty to bogata kobieta jesteś. Dziada kobieta, normalny gościu. A teraz chciałbym właśnie stąd wyjść. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak. I co tutaj mamy? Mamy tutaj posąg. Okej, okay, bardzo fajnie. I coś więcej mamy tutaj, czy nic więcej nie mamy? Czy to już jakby będzie wszystko, jeżeli chodzi o zwiedzanie domu Lary? Chyba to wszystko. Aczkolwiek pewności stuprocentowej nie mam. Ojoj. Nic tutaj nie widzę. Oj, niedźwiadek. Siemanko, niedźwiadek. Chciałem tutaj już trójkąt wcisnąć, żeby pistolety wyciągnąć, ale no niestety pistolet tutaj nie działają, tak więc no lipa w ciul. O, skarb mamy. Patrzcie, kurde. A to, kurde, cwaniara jedna. Skarb se tutaj zostawiła. No proszę, proszę. Kto by się spodziewał, no nie? Ta, kurde, Lara to jest dobra typiara. Nie, żeby coś. O, i tutaj mamy jakieś złote te... Złoty wagonik? To jest wagonik, czy co to, kurwa, jest? Trochę wygląda jak taki wagonik, tylko wykolejony trochę. No nic to. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Tak, stwierdziłem, że pokażę wam te dwa poziomy, co troszeczkę pogadamy. Co i jak i gdzie. No, zobaczyliście tutaj minimalną zmianę. A jeżeli chodzi o resztę zmian, no to zapraszam na streama w sobotę, czyli... Ja to nagrywam 2 października i wy tego samego dnia będziecie widzieli stream. Tak więc napiszcie, jak wam ewentualnie się zmiany podobają w Tomb Raiderze. Patrząc teraz na ten skrócony oczywiście odcinek. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. I zapraszam na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach i nie tylko. To jest taki jakby mój pierwszy let's play w nowym miesiącu. Wiecie, nowy miesiąc, nowy ja. Więc zobaczymy, z jakimi let's playami się rozkręcę w październiku. Trzymajcie się i cześć!